Reumatologia w ostatnich 15-20 latach zmieniła się radykalnie. Powstały nowe metody leczenia. Możemy się przyrównywać niemal tak jak w onkologii, gdzie powstały leki produkowane metodą inżynierii genetycznej, leki, które są dostosowane do patomechanizmu określonych chorób. I możemy skutecznie, może nie wyleczyć, bo tych chorób nie da się wyleczyć, ale możemy doprowadzić do remisji, czyli doprowadzić do takiego stanu, kiedy pacjent nie ma objawów, a przecież o to nam chodzi i nam, i pacjentowi. Jakie choroby należą do chorób reumatologicznych? To przede wszystkim nasza sztandarowa choroba, którą jest zresztą też najczęstsza, reumatoidalne zapalenie stawów. Czyli choroba dotycząca przede wszystkim drobnych stawów rąk, stóp, ale też średnich stawów kolanowych, skokowych, właściwie może dotyczyć wszystkich stawów w organizmie. Chorują na nią zwykle i częściej kobiety, ale również mężczyźni, mniej więcej w stosunku 1:3. Kolejnymi chorobami zapalnymi stawów to łuszczycowe zapalenie stawów, którymi się zajmujemy, to zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, tutaj jak sama nazwa wskazuje, bardziej zajęte są stawy kręgosłupa, kręgosłup usztywnia się z biegiem czasu i mamy leki, które już potrafią temu zapobiec. Poza tym oczywiście zajmujemy się chorobami szerszymi z kręgu układowych chorób tkanki łącznej. I tutaj znowu, jeśli jakby zespołem objawów dominującym są inne narządy, czasami płuca, czasami serce, czasami jelita. To są takie podstępne choroby, bo tkanka łączna jakby buduje nasz cały organizm i cały organizm wtedy choruje. Także czasami żartujemy sobie, że jak nie wiadomo, na co pacjent choruje, czy gdzie pacjenta położyć, to najlepiej położyć na reumatologię, bo na pewno coś mu znajdziemy.